Witam was wszystkich bardzo, 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 bardzo serdecznie w moim Let's Playu z planszy Palas Midas z gry Tomb Raider 1 i będziemy kontynuować naszą rozgrywkę po bardzo długiej przerwie, ponieważ minęło chyba 6 miesięcy. Mam wrzesień, a zakończyłem w kwietniu. I słuchajcie, stwierdziłem, tak, pijmy stwórka. I stwierdziłem, że poszukam save'ów na PSX1 i znalazłem, gdzie? Na stronie Stelli. Niestety możecie zobaczyć, przyciski mi się mylą, że no troszkę zawyżona jest ilość naboi, może nie, ale apteczek, no ale no niestety nie mam na to wpływu. Przykro mi, wiecie co, poczekajcie sekundkę. Muszę przemknąć drzwi. No ale wiecie, obiecałem, że odświeżę tę serię i wrócę do niej, więc to jest re-let's play z tej gry. Mam nadzieję, że rozdzielczość jest taka sama, jak nagrywałem. I stwierdziłem, że skoro było tam niedokończone, po pierwsze był tam niedokończony odcinek i w ogóle jakiś taki, no, to samą, z którą aktualnie, no już no, nie nagrywam, to zacznę od nowa. Także lecimy, słuchajcie. Mam nadzieję, że się ucieszycie, że Tomb Raider wraca. Ja się szczerze cieszę. Czyli z powrotem mamy trzy serie na głowie. Tomb Raider, Egypt. Mój angielski się psuje. Egypt and Beyond, Tomb Raider 1 i... Co tutaj mam w ogóle? Aha, tu mam ręki na sam. Dobra, to idziemy po kolei. I Alice Madness Returns. Mam nadzieję, że nie słyszycie pogłosu z moich głośników, ponieważ akurat na głośnika gram. Co się zastanawiam, czy jeszcze troszkę nie ściszyć. Minimalnie. O. Okej, myślę, że teraz będzie lepiej. To chciałem mówić. Dosyć długo zwlekałem z reaktywacją. Nie pierdolę. Przepraszam za to, ale... Wiecie jak to ja. Ale zawsze dotrzymuję słowa. Może czasami to potrwać dosyć długo, ale zawsze dotrzymuję słowa. Tak jak mówiłem, że coś odświeżę, to coś odświeżę. Znaczy odświeżę, wrócę do tego. Myślę, że już dzisiaj nawet się pojawi odcinek z tego. Zauważyliście? Jak się tu patrzyło? To jest jakaś inna podłoga. Dziwne. Okej. Okay. Mamy tutaj kryształek zapisu, on się nam przyda. Jeszcze wam jedną rzecz pokażę. W naszym cudnym ekwipunku tutaj, oprócz moich save'ów, niestety też są save'y z innych leveli, jak widzicie niestety. I no... Nic na to nie poradzę, jest City of Kamun. I tych dalszych, no ale no wiadomo, ja z nich nie będę korzystał, bo ja zawsze wolę na swoich, tak, jechać, że tak powiem. Przepraszam, ale to jest jedyny sposób, bo kurwa nie miałem najmniejszej ochoty na przechodzenie całego Peru i kilku planszy z gre... Pierdolę, co to było? Ja pierdolę, kurwa głupia małpa. No, Tomb Raider wraca, ja się będę straszył. Po prostu nie miałem na to siły. Powiem wam, że jestem naprawdę pod wrażeniem i zdziwiony, że na stronie Stelli wiesz, jeszcze więcej tak mam, że znalazłem tam co, najpierw się zabiję, może potem będę gadał. Kur, wiecie co? W dupie. Ja się tu bawić nie będę. Że znalazłem nie. No i święty spokój. Że znalazłem save na PSX, bo tam rozumiem na Maca, na PC, ale na PlayStation. Wow. Dlatego słuchajcie, kocham stronę Stelli. Chociaż tak rzadko na nią wchodzę. No, no niestety. Dobra, także słuchajcie, lecimy tutaj. No już wiecie, nie będę tutaj przyprowadzał z powrotem historii
Dobra, troszkę przesadzam z nabojami, ale zabrakło mi shotguna przez dłuższy czas, muszę się wyżyć. Nie będę znowu przetaczał historii Midasa, ponieważ już raz to mówiłem, nie chcę się zbytnio powtarzać. A tu jeszcze mamy... Jak to się zapisywało? Aha, znaczy jak się chowało broń. Słuchajcie, ja już nie pamiętam zbyt wiele. Jak tu się chodziło teraz? Aha, z T. Okej. Okay. Ponieważ teraz już nie gram na padzie, to mówię, przyciski mi są trochę obce. Okej. Okay. Zaraz tam pójdziemy. Do Midasa. Rączki w sumie na razie jeszcze nie ma się co udawać. Ale weźmiemy sobie aptenie. Dobra, słuchajcie, ja sprawdzę jak to się nagrywa i zaraz do was wracam. Okej, okay, jestem, wszystko ładnie się nagrywa, jak kontynuujemy. Swoją drogą zauważyłem, że od... No tak, jasne. Od tego czasu... ja sobie tutaj strzelę autosave'a. Cześć. Chociażby dlatego. No sorry, wiem, że to jest trochę oszustwa, ale... Ale... ja nie mam, słuchajcie, siły. W każdym razie od tego czasu, jak nagrywałem, to... nie zacina mi się tak, znaczy klatki mi tak nie spadają. Chwała normalnie. No nie, nie ten moment. Kurwa. Będę zaraz zły. Sorry. Też miałem problem z tym gównianym sekretem. Kurwa, jak go tutaj zdobyć, no. No. Super. Jakimś cudem mi się uda narabagać. No jeszcze wrócić, to już jest w ogóle komedia. Coś tutaj jeszcze było ukryte oprócz tego. Tak mi się powiem. A, naboje do shotguna. Tak, drzewko nam zasłania. Nie możemy przejść. Dopiero w Underworldzie się nauczyła, że można odgarniać liście, kurde, rękoma. Takie trudne. Okej, okay. Tu już jest sobie tak chyba. Ostatni raz strzelałam autosave'a. O, super. Ale nie nas słuchajcie. Czyli mamy pierwszy sekret. Sekretów jest... kurde, nie wiem, sporo, już nie pamiętam. Kurde, zawsze sobie przypominałem przed odcinkiem, gdzie są sekrety. Teraz już nie. Że mam nadzieję, że wszystkie zdobędę. Okej, okay, i teraz lecimy, słuchajcie, do samej sali głównej. I tam będzie zabawa. Może trzymajcie kciuki, żeby ten odcinek nie był zbytnio długi. A co tutaj jest? Bo pamiętam, że tam jest ta sala, a tutaj mamy... Jak się ten broń wyciągał? Kurde, cały czas zapominam. O nie, pamiętam to miejsce. Nie lubię go. Znaczy mi gdzieś tutaj te lwy wyskoczą i mnie to trochę... przerażało. O kurwa. Cieszę się po prostu. Chodź tu. No jasne, zeszły, że nie mam. Kurde, bo ja nie mam tego. Tania. Lecimy. No tak, najważniejsze kurwa nie poderzę, nie? Nieważne, że ją zeżrą lwy, one są dla niej najważniejsze, nie toperze! Nie żryj mnie, proszę cię. Okej, okay, i kicie zabite. Na szczęście mojej tutaj nie ma, bo by tutaj latała wszędzie i mnie dezorganizowała. Wiecie, dzisiaj miała taką głupawkę, że latała po całym pokoju. Drapała
gryzła wszystko, tylko na szczęście nie nas. Chociaż wczoraj nie mogłem zasnąć spokojnie, bo się rzucała na mnie. A właściwie na to, co się ruszało pod kolą, czyli moja ręka akurat. Bez kojarzeń, proszę. Ona tak ma. Ona właśnie się rzuca na wszystko, co się rusza, co się nawet nie rusza. O, to jeszcze była jedna małpa, pamiętam. Sekrecik chyba. Okej. Nie ten przycisk. I bierzemy sobie, no bo ja do magnumów. Dobrze mówię magnumów? Tak, w tej części magnumów. Okay. Nie będzie to zbytnio długi odcinek, ponieważ jak zawsze nie mam zbyt wiele miejsca na dysku. Wyobraźcie sobie, że Alicja nowsza gra zajmuje mniej miejsca na dysku, aniżeli stara kanciasta Lara, jeżeli chodzi o nagrywanie. To jest dla mnie w ogóle absurdalne. Ale cóż zrobić? Okej. Okay. Nie, błagam. W ogóle nie powiedziałem wam datę. Mam dzisiaj 25 września, godzinę 12:41. Jeszcze muszę iść do sklepu, odkurzyć, wykarmić kota. I w ogóle. W piątek wyjeżdżam do Gdańska, więc jeżeli ktoś z was widzowie jest w Gdańsku, to zapraszam. Możecie się ze mną spotkać na 5 minut. Okej, byłem tutaj? Nie. Małpy! Co? Kurde, nie żeby mnie. Co, ja się naprawdę nie chcę bawić. Jeszcze sporo naboi zdobędziemy, więc wykorzystujmy magię. Nigdy nie udało mi się wykorzystać wszystkich naboi w tym raiderze, więc może czas najwyższy. Jeszcze jedna gdzieś była, pamiętam. Wezmę sobie apteczkę. O, jak mi brakowało tego klasycznego stęknięcia lalki. Okej. Dobra. I teraz były te wszystkie ceregiele związane z naszymi drzwiczkami i omegami i gammami. Dobra, najpierw ta cudna przeprawa z tym, z dostaniem się tutaj. Tak. To jest właściwie o tyle trudne, że tutaj łatwo spać. Właśnie tak jak ja to teraz robię. Dlaczego oni są tacy pornograficzni? Gejowsko-pornograficzni. Przyuważcie się. Przerażające. To takie rzeczy w grach dla dzieci są. Może być porno w grach dla dzieci. Okej. Oczywiście nie mam nic przeciwko, ale wiecie, niektórzy mogą się czepiać. Jeszcze pornografię! Ostatnio oskarżono przecież Hello Kitty, tak? O narzędzie szatana, więc w naszej cudnej Polsce można się wszystkiego doszukać. Okej. I lecimy. Też z drugiej strony w dzisiejszych czasach nie da się obejść gdziekolwiek bez reklam czy jakichkolwiek spotów, bez dodatku seksu, jakiegokolwiek, laski z cyckami na wierzchu, jakieś wymowne pozy czy wymowny wzrok nawet. Seks jest teoretycznie największym przyciągaczem, zauważyłem. No ale trudno, nie moja sprawa, tak? Że ludzie są głupi, że polecą tam, gdzie jest cycek, to ich sprawa. Ja jestem troszkę bardziej wymagający. Okej, i słuchajcie, mamy przepraszam, że przerwałem muzyczkę. Pierwsze drzwi otwarte. I sobie tutaj jeszcze na dół otwieramy, żeby można było swobodnie sobie wrócić. Przepraszam, kurde. Dobra, Lara. Czyli lecimy sobie do tych pierwszych drzwi. Nie pamiętam, co tam... O! To fajne miejsce. Co
co ja sobie zapiszę. I muzyczka. Przepraszam, że ja te muzyczki coś tak ostatnio namiętnie przerywam, ale... Niestety. No tak, najważniejsze. Błagam, żeby mnie nie zginął. O kurde. Spróbujemy jeszcze raz. O, szczurek. Słuchajcie, się muzyczka. Kurwa no. Znowu, zawsze jakiś fail, no. Mam nadzieję, że nie słyszycie muzyki z drugiego pokoju, ale moja siostra wychodzi do pracy i... muszę słuchać muzykę teraz akurat. A nie mogę mieć zamkniętych drzwi, bo tutaj kot ma kuwetę i musi latać. Tu musi latać, no musi mieć wolną przestrzeń, tak? Oj, z pieprzem. Dobra, wiecie, wiecie co, daję sobie ostatnią szansę, jak nie to kończę ten part i... No jasne, zażyj mnie. I następny part staram się nagrać jutro, czy coś takiego. Kurde, no dlaczego ty jestem, masz takie opóźnione ruchy, no? Głupia babu. Bez warkocza. Ma mnie oszustka roku 96. Niby ma warkocz, naprawdę go nie ma. Też ja wiem dlaczego, no silnik nie wyrabiał, ale... Oszustka. No nie, nie wierzę. Dobra, wiecie co? Do zobaczenia w następnym parcie.